czytałem sam po pierwsze sobie dzisiaj rano i zobaczyłem, w jakim strasznym natężeniu żył Dawid w tym czasie. Strasznie musiał być zły na to, co się działo wokół niego, jak ten psalm się napisał. Na początku się zaczyna pięknie. Łaskę i prawo opiewać będę, Tobie, Panie, grać będę. Zaczyna się pięknie. Potem mówi, nauczę się drogi doskonałe, byś mógł przyjść do mnie. I dalej mówi, w domu Twoim będę chodził w niewinności serca. No i tutaj się zaczyna jego wywód wobec tego, co się dzieje wokół jego życia. I mówi, nie stawiam przed oczy swojej niegodziwej rzeczy. Nienawidzę zachowania się odstępców. Nie przylgnie ono do mnie. Przewrotność serca niech będzie mi obca. Nie chcę znać złego człowieka. Kto skryci oczerna bliźniego swego, tego zniszczę. Nie ścierpię oczu wyniosłych i serca nadętego. Oczy moje zwrócone są na wiernych w kraju, aby mieszkali ze mną. Kto chodzi drogą prawa, ten mi służyć będzie. Oszust nie zamieszka w domu moim. Kłamca nie ostoi się w oczach moich. Każdego ranka tępić będę wszystkich bezbożnych w kraju. Wykupię z miasta Pana wszystkich złoczyńców. Jak to czytasz, wiesz, gość po prostu, rozumiecie, gość był mega zagniewany na to, co się dzieje wokół niego. Oczywiście my wiemy, że dla nas to nie oznacza tego, że mamy lać w mordę ludzi, którzy są nienawróceni. Tu chodzi o to, że rzeczywistość duchowa, która nas otacza, jest nam wroga. Demoniczna rzeczywistość duchowa, ona nas otacza, jest nam wroga. I wiecie, kiedy czytasz psalmy, to one nie są po to, żeby pobudzać nasz egocentryzm i chęć odwetu, ale żeby zdiagnozować rzeczywistość duchową, która jest wokół nas. I Dawid, który jest wizerunkiem Chrystusa, on objawia gniew Boga przeciwko diabłu i demonicznym siłom, które są wokół ludzi. I Dawid mówi, ja nie zniosę, nie zgadzam się na to, żeby wokół mojego życia, tak, diabeł miał sukces, a ja żebym miał porażkę. Nie zgadzam się na to. Ja to wytępię, on mówi, ja to rozbiję. Chcę, żebyś zobaczył głębię duchową tego zagadnienia. Chcę, żebyś spojrzał na to z tej perspektywy. Wiecie, my nie walczymy z krwią i z ciałem. My nie walczymy z krwią i z ciałem. Ludzie są po to, żeby ich kochać, żeby ich przyprowadzać do Jezusa, żeby ich uzdrawiać, uwalniać. Rozumiecie? Ludzie są po to, żeby ich gromadzić w Kościół. Po to są ludzie. W ogóle po to są ludzie. Patrzysz na ludzi, to musisz tak widzieć ludzi. I wiecie, kiedy uczę na temat ewangelizacji, zawsze mówię, że kiedy patrzysz na ludzi, to patrz jak na zaginione owce Izraela. Rozumiesz? Na zaginione, to zagubili się w ogóle. Nie spotkali go jeszcze. Nie spotkali się z nim twarzą w twarz. Więc co robimy? My ich ogarniamy. Ale dlaczego oni go nie spotkali? Bo za nimi stoją demoniczne siły, które stymulują ich. I ja chcę, żebyś zrozumiał bardzo ważną rzecz, że ty musisz być bezlitosny dla diabła. Bezlitosny. Tak jak kochasz człowieka i tak jak człowieka jesteś w stanie ogarniać, tak? Jesteś w stanie skończyć swoje życie, aby służyć drugiemu człowiekowi, tak musisz być bezwzględny wobec demonicznych sił. W swoim życiu i w życiu twojego otoczenia. Nie możesz mieć litości. Musisz powiedzieć jak Dawid. Oszust nie zamieszka w domu moim. Musisz powiedzieć, kłamca nie ostoi się w oczach moich. Każdego ranka tępić będę wszystkich bezbożnych w kraju. Wykupię z miasta Pana wszystkich złoczyńców. Co to jest? To jest atak na piekło. Wiecie, jaki jest sposób, żeby diabeł cię nie gonił? Musisz ty go jego gonić. Jak chcesz, żeby diabeł cię gonił, to spraw, żeby przed tobą uciekał. To jest bardzo ważna rzecz. Najlepszą obroną jest atak.
Nie czekaj, aż on cię zaatakuje. Zaatakuj piekło. Uderz przeciwnika. Najpierw w swoim życiu, potem w życiu twojego otoczenia. Dlaczego bierzemy swoje dusze na warsztat? Czemu dbamy o uświęcenie? Ponieważ w ten sposób tławimy przeciwnika. I jako święci Boży jesteśmy w stanie go tławić w środowisku, które jest wokół nas. Nie miej litości dla diabła. Nie miej litości. Nie miej litości dla diabła. Nie odpuszczaj go ani na chwilę. Odpuść ludziom, ale nie diabłu. Bo Bóg nie odpuszcza diabłu. Bóg posłał Jezusa Chrystusa, aby umarł za ludzi, nie za diabła. Rozumiecie, o czym mówię? Za ludzi, za ludzi. Diabeł jest skazany na porażkę. Jesteś królem w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa jesteś pokoleniem królewskim, pokoleniem kapłańskim. Jesteś królem i kapłanem w imieniu Jezusa. I musisz jak Dawid ogarniać bazę. Jak Dawid. Chcę, żebyś w ten sposób myślał. On powiedział, każdego ranka tępić będę wszystkich bezbożnych w kraju. Każdego ranka on otwierał oczy i zaczynał uderzenie w przeciwnika. Kiedy otwierasz swoje oczy, to diabeł musi się bać. On musi wiedzieć, wstał święty Boży, wstał Boży pomazaniec. Boży pomazaniec wstał. Nie popierdółka jakaś, tylko Boży pomazaniec. Ten, który przyjął Jezusa jako Pana. Och, jak ja się go boję. I nie mam do kogo zawołać, potrzebę od Boga. Takie musi mieć myśli diabeł o tobie. On się musi bać twojej świętości. On się musi bać twojego namaszczenia. On się musi bać twojego potencjału. W tobie jest Chrystus. W tobie jest Chrystus. W tobie jest Chrystus. Chrystus w tobie nadziela chwały. Diabeł musi drżeć. Musi drżeć. Ja chcę, żeby twoje życie tak wyglądało. Niech on drży. Nie masz na konwenansę. Bądź jak król Dawid. Bądź jak król Dawid przeprowadzony przez krzyż. Powiedz, Boże, ja będę od dzisiejszego dnia, od samego rana, rozbiję wszystko to, co niszczy moje życie i życie środowiska, w którym jestem. Nie odpuszczę żadnemu demonowi. Nie odpuszczę. One się będą mnie bać. Nie będę ich glorifikował. Będę je deptał. Nie będę ich szukał nawet pod każdym krzakiem. Ja po prostu będę szedł w mojej świętości, a one będą padać. Będę je tępił. Będę je tępił. Nie bądź człowiekiem, który popuszcza grzechowi. Popuszczając grzechowi, popuszczasz diabłu. Popuszczając patologii w twoim życiu, popuszczasz diabłu. Rozumiesz, o czym ja mówię? Bądź jak król Dawid. Bądź jak król Dawid. Idź i zwyciężaj. Ojcze, uwielbiamy Ciebie. Ojcze, czcimy Twoje potężne imię. Ojcze, my dziękujemy Tobie za to, że w imieniu Jezusa potężne serce Dawidowe bije się w nas. Że Twój Święty Duch wypełnia nas Twoją obecnością właśnie teraz. Ojcze, my dziękujemy Tobie za Twój potencjał w nas. Za to, że jesteśmy Boże jak Dawid, przeprowadzony przez krzyż Golgoty. Ojcze, my uwielbiamy Ciebie. Za to, że Twój Święty Duch mieszka w nas. Że każdego ranka możemy wstać i dominować piekło. Że jesteśmy Twoimi pomazańcami. Święty Izraela!
Oh,
Zwycięstwo twoje. Niech żyje król. Niech żyje król.
wszystkim dla nas, że Ty jesteś naszą siłą, że Ty jesteś naszym zbawieniem, że Ty jesteś naszym ukojeniem. W Tobie jest ukryte nasze życie. W Tobie jest ukryte nasze życie. Jezusie, uwielbiamy Cię. Święci się i Królestwo Twe.
Yeah.
Już w tym roku w lipcu. W tym roku w lipcu.
Święty,
Jesteś święty. Jesteś święty. Oprócz krwi Jezusa ogłaszamy naszą sprawiedliwość.
miłość w Tobie, Duchu Święty. Nie mamy nic wspólnego z grzechem. Grzech nad nami nie panuje. Diabeł nad nami nie panuje. Świat nad nami nie panuje. Nasze ciała nie są naszymi królami. Jesteśmy duchami. Mieszkasz w nas. Jedynie Ty do nas masz pełne prawo. Ogłaszamy Twoje prawo, Twoje cele i dążenia w nas i wokół nas. Do Ciebie należymy. Nic nas nie wyrwie z Twojej ręki, nic nie odłączy od Twojej obecności. Uwielbiamy. Jesteśmy zupełnie wolni. Żadna sytuacja tego życia na nas nie przyciska teraz. Odrzucamy i odpychamy wszelki stres. Na wieki chwała. Chwała na wieki. Chwała na wieki. Chwała na wieki. Chwała. Na
podnieść chwały do swojego Boga. Chwała na wieki! 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 Chwała! Ogłaszamy, że diabeł jest pokonany. W imieniu Jezusa związujemy
ciężar, o jakąś sprawę. Wydawać się może, że to jest tak bardzo duża rzecz, że nie jesteś w stanie jej w tej chwili przyjąć. Ale chcę, żebyś zrobił to w zaufaniu. Byś powiedział: Boże, ja przyjmuję tą rzecz, ja nie będę się martwił, że nie dam rady, ponieważ Twoja łaska jest we mnie. Ja to podźwignę. Biorę to, Ojcze. Biorę to jarzmo teraz. Biorę to. Bo Ty powiedziałeś, że Twoje jarzmo jest lekkie. Nie bój się tego wziąć. To może być służba, to może być jakaś decyzja rodzinna, jakaś rzecz, która przyszła do Ciebie w sposób bardzo jasny. Wiesz, że jest od Boga. Nie wypychaj jej. Po prostu weź ją teraz do przodu w swoim umyśle i powiedz: Ojcze, biorę to. Ja biorę to. Ja wiem, że Ty będziesz mnie wspomagał. Ja wiem, że Ty będziesz ze mną gonił, że będziesz ze mną szedł w tym jarzmie, Duchu Święty. Wiem o tym. Po prostu. Jestem o tym przekonany. Hallelujah. Hallelujah. Kto potrzebuje uwolnienia od demonów, podejdźcie do mnie. Chodź tutaj. O Ciebie się będę modlił pierwszy. Jeżeli ktoś potrzebuje uwolnienia od demonów, chciałbym, żebyście wyszli, żebyś wyszedł tutaj do mnie do przodu. Otwórz usta. Nie bój się. Otwórz po prostu usta. Nic nie mów. Oddychaj swobodnie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ja przeklinam Cię, demoniczna siło czaru. Ja nakazuję Ci ujawnić się, nakazuję Ci odejść od mnie. Ja rozłączam Cię z każdym przeklętym obiektem w imieniu Jezusa. Ja zabraniam działać w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Wybrać po każdej demonicznej siły, która się tak mieściła w jej życiu. W imieniu Jezusa nakazuję Ci wyjść na naturalnym oddechem. Wyjdź w imieniu Jezusa. Diable nie ma żadnej władzy nad nią. Opuszczaj ją teraz. Przez imię Jezusa. Siłą. Do końca! Do końca mówię do Ciebie! Do końca! Do końca! Do końca! Każdy przeklęty duchu, który zaatakowałeś ją w jakikolwiek sposób, opuszczaj ją! Opuszczaj ją! W imieniu Jezusa! Każdy podmiot, który wszedł do jej życia, przez jej oczy, przez jej uszy, przez jej usta, przez jej umysł, przez jej emocje, przez jakikolwiek pach, w imieniu Jezusa! Odcinam ją przez krew Jezusa od każdego demonicznego obiektu. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ja nakrywam krew Jezusa. Krew Jezusa. Krew Jezusa. Yeah!
Duch Święty działał przez Ciebie. On będzie dokonywał potężnych rzeczy. Nie traktuj swoich problemów ani demonicznych sił jako coś dużego. To jest nic w stosunku do Jezusa. To Jezus jest wielki. To Jezus jest wielki. Chcę, żebyście od dzisiejszego dnia nie wspominali rzeczy dawnych. Żebyście nie roztkliwiali się. Demony traktujcie jak wszy. Rozumiecie? Takie traktujcie. Problemy traktujcie jak przeszkody, które przejdziecie. Nie mówcie, że nie ma tych rzeczy, ale odpowiednio je traktujcie. Odpowiednio je traktujcie. Dzisiaj rano zapisałem sobie taką myśl. Ta myśl brzmiała w ten sposób, że dobrze jest w ogóle i to jest mądre, jeśli naszego wroga zaczniemy traktować jak naszego nauczyciela. Rozumiesz? Kiedy przychodzi do Twojego życia problem, to powiedz: Boże, Ty jesteś tak wielki, że ten problem jest zerem, a demony stojące za tym są niczym. Nawet nie będę się spinał, aby walczyć. Nie będę się spinał, aby walczyć. Ja teraz uznam, że ta sytuacja zostanie złamana w jednej chwili. I nie tylko zostanie złamana, ale ja się jeszcze czegoś nauczę. Każda trudna sytuacja, każdy atak na Twoje życie to dwie pieczenie przy jednym ogniu. Po pierwsze, chwała Boża się będzie manifestować, gdyż sytuacja zostanie rozwiązana. A po drugie, Ty się czegoś nauczysz i będziesz mądrzejszy. A więc diabeł będzie przegrywał podwójnie w Twoim życiu. Nie gloryfikuj diabła. Nie opowiadaj, jaki on jest wielki, bo on nie jest wielki. Demony nie są wielkie. Problemy nie są wielkie. Nie rób z tego nic wielkiego. Jezus jest wielki. Patrz w Jego oblicze. To jest Pan Panów i Król Królów. I On powiedział, że szatan został złamany pod Twoimi stopami. Depcz po nim. Depcz mu po łbie. Tak żyj. Tak żyj, jak w tym 101 psalmie. Depcz mu po łbie każdego dnia. Przejeżdżaj mu się po karku, odbijaj się z niego i leć dalej. Tak żyj. Ojcze, uwielbiamy Ciebie za to, że Ty jesteś Bogiem, który doprowadza nasze życie do zwycięstwa. Ojcze, Ty jesteś większy niż każdy jakikolwiek problem, jakakolwiek demoniczna siła. Ojcze, my stajemy, Ojcze, w miejscu, że robimy krok do przodu, Ojcze. I nie będziemy, Ojcze, gloryfikować w żadnej wierze przeciwnika. Będziemy po nim deptać. Będziemy deptać po nim. Tobie chwała. Potężny jesteś, jest to daleko. Potężny Panie, chwała. To Twój Bóg, to Twój przyjaciel, to Twój Król. Chwała, Panie. Możesz siać nad każdą wodą, nad każdą wodą. Chwała! Możesz siać.
żebyście się zgodzili ze mną w modlitwie o jedną rzecz. Skontaktowała się ze mną kobieta z Wielkiej Brytanii. Kilka dni temu, chyba przedwczoraj, umarł jej mąż w Polsce. Wczoraj były mąż, to był jej mąż. Kiedyś była jego żoną i ona jest narodzona z Bożego Ducha, on nie. I on wczoraj umarł. I ona odebrała objawienie, że ma przyjechać do Polski i go wskrzesić z martwych. Więc ona dzisiaj już jest w Polsce pewnie. Chciałbym, żebyście się zgodzili ze mną w modlitwie o pomoc dla niej. Mądrości, w rozeznaniu duchowym, żeby wiedziała, w jaki sposób ma postępować. Ja jej poprosiłem tam jednego mojego przyjaciela, pastora, żeby z nią tam poszedł do tego posektorium, ale to ona jest liderem tego objawienia, więc ona będzie się modliła, ona będzie nakazywała duchowi wracać do ciała. Ojcze, modlimy się o to, co wiemy. Ojcze, stajemy, Ojcze, w modlitwie zgody. Ojcze, my dziękujemy za jej wiarę. Ojcze, i my łączymy się teraz z jej wiarą. Ojcze, i modlimy się o mądrość dla niej, o umiejętność wszelkiego rodzaju, o objawienie, Ojcze, w jaki sposób ma postępować, Ojcze. Niech włożyłeś jej serce do Boża. Dziękujemy Ci za to w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech Twoi aniołowie ją wspomagają w tym, Ojcze. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Rozstawiajmy krzesełka przy ciele. Wielbiajmy dalej Boga.